Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Teraz dla odmiany może trochę inny filmik. Nie będę już was katował tymi nożami survivalowymi. Zrobiłem tu ogromny meksyk na swoim studiu, odkąd dostałem noże survivalowe do testów i wszystkie jakie możliwe drzewa były, to już wysiekałem je. No ale dzisiaj dla odmiany rzucimy na testy nóż od stalowego kosiarza. Tak, to będzie nóż bushcraftowy. Wykonany ze stali NCV1. Grubość głowni, szerokość 4 mm. Hartowany, jak on mi pisałem właśnie, ze stalowym trochę, z piotkiem. I mówił, że testy pokazały, że jest na 60-61 Hz. Właścicielem nożyka oczywiście nie jestem ja, ale widać, że ktoś już tu nim ładnie robił, bo jest przeciurany. Rękojeść mamy wykonaną z drzewa jakiegoś egzotycznego. Nie mam pewności, ale to jest najprawdopodobniej orzech włoski. Nożyk naprawdę fajny, przyjazny. I w końcu dla odmiany, coś nawet dla mnie, nie będę musiał targać tych wielkich noży. I właśnie przetestujemy taki nożyk bushcraftowy. Dzisiaj w planach mam poprawienie mojej piły. Muszę trochę przerobić konstrukcję. Będę wykonywał różne wcięcia, nacięcia. I właśnie pokażę wam, jak ten nożyk będzie się zachowywał, będzie pracował. No jest ostry, jest naprawdę ostry, chociaż ciężko mi go było naostrzyć, ale doprowadziłem go do stanu, można powiedzieć, do stanu już użytkowania takiego. Jest dosyć już ostry i zaraz będziemy, muszę jakieś drewno znaleźć. U mnie jest dużo jesionów, to coś może jesionowego. Najróżniejsze będziemy wcięcia, później może dla pokazania jakieś wcięcie typu 7, podstawowe takie wcięcia, jakiś patyk obiorę, kukiełkę przygotujemy. No nie będziemy go ciurać, bo to nie jest nóż survivalowy, tylko nóż poręczny. Do ciurania w bushcrafcie mamy sikierkę, do cięcia mamy piłkę, tak? I nie musimy noża nie wiadomo jak ciurać. Dobrze, to zapraszam was do oglądania. Tak, moi drodzy, wygląda nóż od stalowego. Pochewka skórzana. Porządnie przeszyta. Tu mamy szlufkę na pasek. Pochwa solidna, naprawdę solidna. Nóż przy pasku wygodnie leży. Drewno na rękojeść, nie jest to stabilizowane, jest to najprawdopodobniej zwykłe drewno. No nóż był ciurany, jak widać. Też pisałem trochę z Piotrkiem, mi opowiedział historię. Ten nóż dosyć dużo już przeszedł i został po prostu odnowiony. I ma po prostu ta stal historię w sobie taką zaklętą. Tu mamy logo producenta. Zaraz będziemy patrzeć, jak pracuje z krzesiwkiem. Wykonamy jakieś podstawowe wcięcie, może typu 7. Podstawowe prace obozowe. Nie będę go ciurał, bo to nie jest nóż do ciurania. Tu mam piłę, w sumie główną konstrukcję. I pierwsze co doweźmiemy, sfazujemy tak.
Następne w kolejności przygotujemy sobie kukiełkę taką na ognisko. Zrobię zbliżenia. Bardzo ładnie idzie to tym nożem. Dla pokazania postrugaliśmy kukiełkę. No i co? No na pewno idzie to dużo lepiej niż tymi nożami survivalowymi. Tak, jest praca bardzo komfortowa i wygodna tym nożem. Wygodnie leży w ręku. I takie przygotowanie takich kukiełek jak najbardziej takim nożem bushcraftowym zrobimy. No już inaczej przede wszystkim leży mi w ręku. Wygodniej się dużo pracuje na pewno. No dobra, przejdziemy dalej do kolejnego testu. Żeby wyciąć taką gałąź, wcale nie trzeba mieć wielkiego noża, używać dużo siły. Wystarczy nam taki nożyk, wystarczy po prostu na tej gałęzi wywrzeć takie naprężenie i nacinamy. Zajmie to na pewno trochę więcej czasu jak ciężkimi nożami survivalowymi, ale zrobimy robotę. No i proszę. Teraz wykonamy podstawowe wcięcie typu 7. O, i mamy podstawowe wcięcie typu 7. Takim nożykiem wykonaliśmy to bez żadnego problemu. Tylko jedyny problem, bo akurat wybrałem drzewo jesionowe. Jest twarde. Trochę musiałem dłużej popracować. No ale widzicie, takimi nożykami bez problemu takie wcięcia zrobimy. Zobaczymy, jak nasz nóż krzesze iskry. Najpierw idzie sam grzbiet. No, grzbietem idzie, ale tu jest takie sfazowane, tu jest ciężko, ale tu bardziej przy czubku pięknie krzesz. Bajk. Ostrzem wiadomo jak pójdzie. Super. Mamy kawałek dyseczki. Nawet takim nożem to przebatonujemy. No. Co prawda od tego jest toporek, ale... ale idzie to zrobić. Proszę bardzo, bez problemu
idzie to wykonać nowy. No moi drodzy, pierwszy szczupak w tym roku. Na co złapałem? Na gumę relax. I co, będziemy patroszyć go naszym nożem od Piotrka. No moi drodzy, rybę wyprawiłem naszym nożem od Piotra, od kosiarza. Chciałem wam zaoszczędzić po prostu szczegółów i nie wstawiałem we filmiku procesu obróbki tej ryby. Po prostu, no, nożem się to robiło naprawdę świetnie. Jest, no, można powiedzieć, że jest to nóż do wszystkiego. No jak widzieliście sami, poprzez skrobanie patyków aż do filetowania mięsa. No nie tylko już ryby, no bo wszystkie mięso wyprawimy takim nożem, jak jest ostry. Sami widzieliście, że takim nożykiem możemy wiele zdziałać w terenie i wcale nie trzeba mieć jakichś nożów survivalowych, tylko jaka jest różnica między tym nożem a nożem survivalowym? Tym, że nóż survivalowy jest uniwersalny, bo on nam robi jako saperka, jako toporek, jako po prostu ciężkie narzędzie. No tym nożem nie wykonamy na pewno takich prac jak nożem survivalowym, ale za to świetnym uzupełnieniem do tego noża będzie oczywiście jakaś piłka i toporek i w zupełności nam to w lesie starczy. Wykonamy nim najróżniejsze prace obozowe, od filetowania mięsa, filetowania ryb, do patroszenia ryb nawet. No już nim obierałem ostatnio, tylko wam tego akurat nie będę już dużo pokazywał. Świetny, naprawdę świetny nożyk od stalowego, wykonany w takim starym stylu. Ma też naprawdę historię za sobą, bo został przerobiony, kupę lat go po prostu nie używał, ta stal została zmniejszona, no i powstał właśnie oto taki kozik fajny. Takie nożyki możecie dostać u Piotra, link dodam pod filmem, żebyście mieli po prostu możliwość skontaktowania się z nim, jeśli ktoś będzie chciał sobie zamówić, to na pewno się dogadacie z Piotrkiem i sobie u niego możecie nożyk zamówić. Oczywiście nóż dostałem od właściciela, właścicielem jest Kamas, pozdrawiam ciebie serdecznie. A wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału i oczywiście do mojej grupy na Facebooku, która niedawno ruszyła. Ja uciekam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!